Cześć kochani, nazywam się Magdalena, jestem wizażystką i serdecznie zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. A tematem dzisiejszego odcinka będzie makijaż walentynkowy. Z pomocą mi przyjdzie, kochani, taka piękna paletka, która przyszła do mnie w zeszłym tygodniu. Paletka marki Sigma Warm Neutrals Volume 2. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co wyczaruje tą oto paletką i co ona potrafi, sama jestem bardzo tego ciekawa, to koniecznie zostańcie ze mną. Makijaż zaczynam od nałożenia bazy na powiekę. Jest to baza Paint Pot z MAKA w kolorze Soft Ochre. Pamiętam zawsze o tym wewnętrznym kąciku, który zazwyczaj jest bardzo zasiniony. I rozprowadzam, wklepuję resztę produktu paluszkiem, żeby upewnić się, że zostanie ta baza bardzo dobrze rozprowadzona. Nakładam ją również na dolną powiekę. I tak samo wklepuję paluszkiem. Sięgam po mój ulubiony pędzelek do blendowania Hulu P36 i nakładam cień w kolorze Toasty. Będzie to fajny kolor przejściowy. Zaczynam nakładanie cienia od zewnętrznej części górnej powieki i blenduję te cienie do góry. Już widzę, że pigmentacja tych cieni jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. I cienie są takie właśnie masełkowe, są takie właśnie kremowe i bardzo przyjemnie się rozcierają. Już to widać po pierwszym dotknięciu. O Jezu, jak one się przyjemnie, słuchajcie, rozcierają. Naprawdę bardzo fajne cienie. Dokładam tego cienia i cały czas blenduję. Schodzę troszeczkę na dolną powiekę. I rozcieram cały czas. Już nie dokładając produktu, ponieważ te cienie są tak mocno napigmentowane, że już nie potrzebuję więcej. Nie no, słuchajcie, te cienie to bajka. Jakie one są cudowne. Zobaczymy, jak reszty. Na razie dotknęłam jednego, ale już widzę, że jest po prostu obłęd. No. I kolor przepiękny. Idealny. Jako cień przejściowy. Sięgam teraz po pędzelek Sigma, który był dołączony w zestawie. Jest to pędzelek E45. I nakładam teraz ten piękny czerwień, który nazywa się róż. Będę budować, pogłębiać nią załamanie powieki. Okrągłymi ruchami nakładam ten cień w samo załamanie. Jednak ten pędzelek Sigma jest zbyt ścięty i dlatego sięgam po jeden z moich ulubionych pędzelków z Zoeva 228. Zobaczcie, jaka różnica jest w kształcie. I on będzie lepszy, lepiej mi posłuży właśnie do rozcierania, załamania powieki. No i całkiem inna bajka, już myślałam, że coś jest nie tak z tym czerwonym, różowym cieniem. Oto pędzelek był po prostu nie taki. No i od razu widać, że jest kolor. Jest moc. Dołożę jeszcze tego poprzedniego cienia na załamanie, żeby ładnie wyrównać przejście. Żeby je troszeczkę złagodzić.
Przyciemnię teraz zewnętrzny kącik oka kolorem henna. To jest taki piękny czekoladowy brąz. Ojejku, naprawdę, te cienie są przepiękne. Jak fajnie się wpracowują w powiekę, naprawdę, luks. Przyciągam ten kolor również na dolną powiekę, tak do 1/3 tutaj dolnej powieki. No i teraz sięgam po ten w końcu pędzelek Sigmy. I on mi fajnie wejdzie tutaj w to załamanie. Sięgam po ten czerwony. Sprawdzam, czy wszystko pięknie, ładnie mi się tutaj roztarło. Na ruchomą powiekę nałożę paluszkiem Bittersweet. Jest to taki piękny kolor miedziany. Ale piękne. Piękne. I naprawdę te cienie są świetne. Chciałabym rozjaśnić teraz wewnętrzny kącik, ale w zestawie, w tej palecie nie mam takiego koloru, który by się do tego dla mnie nadawał, ponieważ tu są albo jest bardzo biały, matowy cień, albo to są takie wpadające w cukierkowy róż odcienie i niestety będą mi się bardzo gryzły z tymi kolorami, które już mam na powiece, więc sięgnę po mój ulubiony taki cień w kremie Stila. I nałożę go na wewnętrzny kącik. Póki jeszcze mi nie zastyk, jest mokry, rozetrę go tym pędzelkiem syntetycznym. O, i on fajnie mi się tutaj wkomponował. Nakładam również go na wewnętrzną część, tylko myślę, że on jeszcze jest za ciemny. Trzeba będzie go jeszcze czymś rozjaśnić. Kolorem After Hours przyciemnię jeszcze zewnętrzny kącik oka. To jest taki już bardziej chłodniejszy brąz. Ale to są tak mocno napigmentowane cienie, że naprawdę trzeba z nimi uważać. Żeby sobie tutaj nie narobić dodatkowej roboty. Łączę, wtapiam jeden w drugi. Miało być coś delikatnego, a wyszło jak zawsze. No niestety, nie mogłam się powstrzymać. Sięgałam po te cienie, które do mnie przemawiały. Kochani, przypatrzcie się, że te cienie w ogóle się nie osypują. Ja w ogóle żadnych osypów nie widzę. Zabezpieczam się już malując techniką odwróconą, ponieważ chciałabym, żeby makijaż był czysty, żebym nie musiała denerwować się i zastanawiać nad tym, że cienie mi się na przykład jakieś osypują i psują mi już wcześniejszą zrobioną pracę. Ale te cienie w ogóle się nie osypują, one są naprawdę zarąbiste. Raz, że pigmentacji, a dwa konsystencji, ponieważ te cienie są takie trochę mokre, nie są suche, jeżeli wiecie, co mam na myśli. I dzięki temu, że nie są takie kredowe, nie są suche, one się po prostu nie osypują, a pigmentacja jest naprawdę genialna. No okej, dobra. Na razie oczka mamy jakoś zrobione. W zestawie dostałam również, słuchajcie, eyeliner. Czarny eyeliner w żelu. Dawno nie używałam eyelinerka w żelu. Dostałam również fajny taki pędzelek, ciekawy dosyć, o numerze E06, który jest bardzo zapowiadający i precyzyjny. Ojejku, naprawdę.
Super. Eyeliner też widzę, że jest bardzo dobrze napigmentowany. Muszę posilić się lustareczkiem i wykonać to dosyć precyzyjnie. Jejku, naprawdę, wiecie co, eyeliner też jest bardzo przyjemny. Nie wiem, czy dlatego, że jest nowy, bo naprawdę bardzo, bardzo dobrze się nim pracuje. Szybko się nim pracuje. Nie jest tępy. Pomaluję sobie jeszcze górną linię wodną od zewnętrznej strony. Ja muszę Wam powiedzieć, słuchajcie, jedną rzecz, że ja zawsze dłubię w makijażu. Mój makijaż oczu bardzo dużo czasu mi zajmuje, ale tymi cieniami się tak szybko pracuje, że ja naprawdę jestem w szoku. Jestem w szoku, jestem naprawdę zachwycona i zadowolona po prostu z tego, że ja miałam możliwość je przetestować. Dobra, idę dalej. Na twarz nałożę teraz moją ulubioną bazę. Jest to baza z Benefit. Idealna na rozszerzone pory. Nakładam ją tylko i wyłącznie tutaj, gdzie te pory mi dokuczają, czyli na policzki, na nos, na brodę i odrobinę na czoło. No i teraz sięgam po jeden z moich ulubionych podkładów, czyli jest to podkład Studio Skin marki Smashbox. Uwielbiam ten podkład za to, że przede wszystkim wygląda na twarzy bardzo naturalnie. Wtapia się ładnie w skórę. Ale o nim już mówiłam, słuchajcie, w moich ulubieńcach, więc możecie tam sobie wrócić do tego filmu i posłuchać na temat tego podkładu. Pod oczy nałożę korektor Maybelline Instant Anti-Age w kolorze 06. Ale tak się zastanawiam, czy on nie jest dla mnie za żółty. Więc w takim razie dorzucę odrobinę i wymieszam go troszeczkę z korektorem Tarte Shape Tape, który jest troszeczkę jaśniejszy. Rozprowadzam go również w miejsca, które chcę rozjaśnić, czyli przodkową część twarzy. No i mieszanka tych korektorów fajnie wygląda. Twarz wykonturuję sobie na mokro moim ukochanym produktem, który nazywa się Soleil Tan de Chanel. Jest to naprawdę najlepszy produkt do konturowania na mokro, jaki miałam. Zanim nałożę puder pod oczy, sprawdzam, czy nic mi się tutaj nie poruszyło pod oczami. Wklepuję jeszcze raz mocno korektor i nakładam jeden z moich ulubieńców, czyli puder Bond is Waste to Faced. Klepuję go gąbeczką. Sięgam teraz po rozświetlacz. Jest to nowość marki Sensique. Jestem bardzo ciekawa tego przepięknego rozświetlacza. Pomieszam te wszystkie kolory razem. I zobaczymy,
co, ten rozświetlacz? O kurczę, zobaczcie. Ja serio myślałam, że to będzie za mnie za ciemny rozświetlacz, ale on daje piękne, jasne odbicie. Wow! Wow! O kurczę. Ale piękne. Piękny kolor, piękne. No, no, no. Słuchajcie, ale taka prawda jest, jak Daniel Sobiśniewski zrobi jakieś produkty, jakieś kosmetyki, to to nie może być byle co. No jest czad. No nie mogę się przestać zachwycać tego, no po prostu i ręka sama się pcha, żeby nabrać coraz więcej tego produktu, bo ja po prostu się tego nie spodziewałam. Serio, nie spodziewałam się tego, bo no te kolory mnie troszeczkę zwiodły. Byłam przekonana, że to będzie to rozświetlacz dla kogoś, kto ma ciemniejszą karnację. Ale ja jestem w szoku. Kochani, ja przepraszam, że nie mówię co robię, ale ja jestem ciągle w szoku. To jest naprawdę niespodzianka. Niespodzianka tego odcinka. Wow. Okej. Okay. Przejdźmy do dalszej części i do rzeczywistości, ale no nie mogę po prostu. Nałożę sobie jeszcze tak na środkową część noska, żeby rozświetlić ten nos tutaj od środka. Ja cię nie mogę po prostu. Daniel. Brak mi słów. Ja się już, słuchajcie, ogarnęłam. I mogę kontynuować ten makijaż. Okej. Okay. Sięgam po bronzer ze Smashboxa. I będę aplikowała najpierw chłodniejszy odcień tutaj pod kości policzkowe. Oczywiście na linię żuchwy. I teraz sięgam po ten cieplejszy odcień. Nakładam go na czoło. W te same miejsce, gdzie aplikowałam bronzer w kremie. Aplikuję go również tutaj pod kości policzkowe, rozcierając poprzedni produkt. Jezu, no ten rozświetlacz daje czadu naprawdę. Wygląda naprawdę przepięknie. W szoku jestem. No dzisiaj tak mi po oczach daje, słuchajcie, ten rozświetlacz, że zrezygnuję nawet z różą. Jak to po prostu to nie jest do mnie podobne, bo u mnie róż pojawia się zawsze, ale ja nie mogę po prostu przestać patrzeć na to rozświetlenie. I dzisiaj to ten rozświetlacz gra u mnie. Pierwsze skrzypce, tak naprawdę. Twarz już mam ogarniętą, a ja biorę się teraz za moje niesforne brwi. Zrobię to poza kamerami, ponieważ ostatnio pojawił się o tym film, także koniecznie tutaj zajrzyjcie do niego i za chwileczkę do Was wracam. Brwi mam już pomalowane, więc dokończę sobie makijaż oczu i sięgnę po taki piękny eyeliner z brokatem marki La Splash i pomaluję sobie tutaj kreskę od wewnętrznej części górnej powieki. Dzięki temu to oczko będzie bardziej rozświetlone. O, widzicie różnicę? Przykleję teraz rzęsy Ardell, jest to nowość, Remy Lashes. Przykleję te rzęsy, wytuszuję tuszem i za chwileczkę do Was wrócę. Za każdym razem jak nakładam te rzęsy, to zachwycam się, jakie one są wygodne i komfortowe. Mają tak wygodny pasek, no
w życiu nie miałam tak z żadnymi innymi rzęsami, no po prostu ja nie czuję tego, że mam przyklejone rzęsy, więc jeżeli jeszcze nie próbowaliście tych rzęs, to koniecznie po nie sięgnijcie. Wracam teraz do malowania oczu, sięgam ponownie po paletę Sigmy i po cień, który nazywa się Róż, czyli ten czerwony ceglasty cień, nakładam ten cień na całą dolną powiekę. Sięgam teraz po ten pierwszy cień, który nakładałam, czyli Toasty. I będę rozcierała granice. Przyciemnię teraz sobie zewnętrzną część powieki kolorem henna. I teraz After Hours nakładam na dosłownie zewnętrzną część dolnej powieki, tuż przy linii rzęs. Niestety czerni w tej palecie nie ma, ale ja sobie bez niej świetnie poradzę. Brakuje mi tutaj jakiegoś rozświetlenia w wewnętrznym kąciku oka, dlatego sięgnę teraz po cudowny, piękny cień z limitowanej kolekcji świątecznej Chanel i zaaplikuję go na wewnętrzny kącik oka. Zdecydowanie lepiej. Eyeliner z Las Plage nałożę jeszcze na dolną powiekę od wewnętrznej strony. Pięknie mi rozświetli tutaj ten wewnętrzny kącik. Linię wodną wypełnię czarnym eyelinerem z Sigmy za pomocą tego fajnego, precyzyjnego pędzelka. Makijaż już mam prawie gotowy, zostało mi już tylko podkreślić usta i zdecydowałam się na taki neutralny, nudziakowy odcień. Jest to pomadka Revlon Ultra HD Matte Lip Color w kolorze 630 Seduction. Ale przyjemnie pachnie. Ciasteczkami tak fajnie. I tak prezentuje się moja propozycja makijażu walentynkowego. Miało być lżej, a wyszło jak zawsze, ale to za sprawką tej oto palety, która dzisiaj skradła moje serce. Tak naprawdę myślałam, że będzie to kolejna tam jakaś nuziakowa, taka bezpieczna paleta do makijażu, ale pigmentacja i jakość tych cieni powala na kolana i zdecydowanie z ręką na sercu mogę powiedzieć, że te cienie są zdecydowanie lepsze od cieni od Anastazji. A wiecie, że cienie od Anastazji są moimi ulubieńcami zeszłego roku, także mówię to z bólem serca. Ogromne zaskoczenie wzbudził we mnie rozświetlacz marki Sensik. To, jaką taflę on daje, to po prostu... To jest po prostu sztos. Świeca się jak latarnia morska. I tak naprawdę troszeczkę bałam się użyć tego produktu, ponieważ byłam przekonana, że on jest przeznaczony dla osób o ciemnej karnacji, ponieważ on wygląda tak troszeczkę ciemno, ale kolor na twarzy to jest po prostu, no jest idealny. To jest idealny odcień. Jeżeli lubicie takie rozświetlenie, zainteresujcie się tym rozświetlaczem, a znajdziecie go w drogerii Natura. Koszt tego rozświetlacza to około 20 zł, także naprawdę warto. No i eyeliner w żelu. Eyeliner w żelu. Odeszłam już dawno od eyelinerów w żelu, ponieważ one są specyficzne i nie są zbyt łatwe w aplikacji, a ten po prostu sunie po powiece jak masełko, także na pewno go zobaczycie nieraz tutaj w akcji.
To by było, kochani, na tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli makijaż oraz film Wam się podobał, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, tak żebym o tym wiedziała. Zachęcam Was serdecznie również do subskrypcji mojego kanału, żebyście mogli być ze mną na bieżąco. No i życzę Wam pięknych, cudownych, wspaniałych, romantycznych walentynek, tak żeby nikt tego dnia nie był sam. A my widzimy się już w piątek w kolejnym filmie o godzinie 17. Także dziękuję raz jeszcze za uwagę. Do zobaczenia. Pa!